Jestem. Czekajcie, wytrę na wszelki wypadek obiektyw, bo nie ma nic gorszego jak nagranie filmu, a później się okazuje, że obiektyw był brudny. Witam się dzisiaj z Wami w kolejnym vlogu, już po weekendzie, dzisiaj poniedziałek. I tak jak Wam obiecywałam w poprzednim vlogu, nagrywam dla Was film z zakupami, a są to zakupy marki Next, są to zakupy dziecięce. Jeśli kliknęliście w ten film, to na pewno już widzicie, że tematyka jest dziecięca, więc mam nadzieję, że są tu osoby, które właśnie takich inspiracji potrzebują i pokażę Wam, co tutaj jest w środku. Herbatka. Ostatnio ktoś mi napisał, moi drodzy youtuberzy, nie mówcie nam, co mamy robić, ile bym musiała wypić litrów herbaty, gdybym przy każdym filmie robiła sobie herbatę albo kawę. Otóż, moi drodzy widzowie, pamiętajcie, że to jest tylko i wyłącznie podpowiedź. Ja Wam serdecznie polecam, napiszcie czegoś ciepłego, ale jeśli nie chcecie, nie musicie. Mam tutaj ogromną pakę. O! Mamy tutaj troszeczkę szafę na nowo, taką jesienno-zimową. Dla Mici kompletnie nie mam rzeczy ciepłych. Dla Alexa część mam, część dokupiłam. W sumie nie pamiętam nawet już, co tutaj kupowałam, bo troszeczkę ta paczka szła. Później czekałam na otwarcie z Wami, ponieważ ona jest ze mną już od piątku, a ja dopiero teraz będę to otwierać, ale stwierdziłam, czekam na Was. Nagramy sobie takie pierwsze wrażenie. No i nie przedłużając, będzie to film tylko i wyłącznie z ubrankami dziecięcymi, jeśli jeszcze się nie zorientowaliście po tytule. Także no tutaj ostrzegam tylko, że to będzie taki haul dziecięcy. Otwieramy. Jezu, jakie to wszystko piękne, zaraz zobaczycie, ale szaleństwo powiem Wam. Zaczniemy sobie od Mici, dla niej tutaj mam więcej rzeczy. No bo ona na jesień, zimę nie ma w zasadzie nic na swój rozmiar dobrego. Jeśli chodzi o rozmiarówkę Nexta, bo to jest odwieczne pytanie, to są pytania na forum, każdy mówi co innego. Ja Wam zaraz powiem, jakie ja mam doświadczenie, bo ja już zamawiałam rzeczy z Nexta. Poprzednie zamówienie, które robiłam dużo większe i te rzeczy według Was były za duże na Alexa, według mnie były fajnie za duże. W sensie ja lubię w takich rzeczach oversize'owych Alexa, ja nie lubię przy krótkich bluzek, ja wolę, jak te rzeczy właśnie są za duże i moim zdaniem dużo fajniej to wygląda, więc mi totalnie za duże ubrania nie przeszkadzają, chyba że już naprawdę to są jakieś wory i totalnie nie ten rozmiar. Ale przy Alexie, no to naprawdę mogą być te koszulki dłuższe, spodnie, bardziej staram się, żeby oczywiście no, były w pasie dobre, no bo tutaj też za duże nie mogą być, ale ogólnie wolę kupić rzeczy większe niż za małe. No i tutaj powiem Wam, że miałam problem, dlatego że o ile z poprzedniego zamówienia byłam zadowolona, tak tutaj kupowałam za dużo rzeczy i było dużo rzeczy dla Mici i nie wiedziałam totalnie, jaki rozmiar wybrać. Doradziłyście mi, ponieważ głosy były bardzo podzielone, jedni mówili tak, inni tak, jedni, że to jest rozmiar dokładnie taki, jak zamawia się w innych sklepach, czyli taki standardowy, czyli jak jest 9 do 12 miesięcy, no to taki powinniśmy celować, jeśli nasze dziecko jest w tych ramach. Jedni pisali, że jest zaniżona rozmiarówka, drudzy, że zawyżona, więc musiałam jakoś tak wypośrodkować. Stwierdziłam, że tą logiką, którą zawsze idę, wolę mieć rzeczy większe, więc zamówiłam albo jak było 9 do 12, albo jak było 74 chyba do 80, taki rozmiar, bo wcześniejszy był 68 do 74, to już takiego nie chciałam zamawiać, więc brałam 74-80. Zacznę od piżamek i one mi się wydają być duże, ale w sumie Micia też już jest duża, więc może mi się tylko wydawać. To jest właśnie rozmiar, słuchajcie, 9 do 12 miesięcy, takie zamówiłam. Zobaczymy, jak ona przyjdzie, jak jej to założę, ale wydaje mi się, że będzie troszkę za duże, ale nie jakoś tak bardzo. Ona naprawdę już jest dużą dziewczynką, tak patrzę na to, bo to naprawdę wydaje się być spore, ale myślę, że będziemy to nosić już teraz, że nie trzeba będzie z tym czekać. Na pewno lepiej zamówić większe niż na styk albo za małe, no bo ona naprawdę szybko rośnie. Ten pierwszy taki skok od urodzenia tego 9 miesiąca, to było często tak, że ja dawałam Pawłowi jakieś ubrania dla Mici, a on mówił, co mi tutaj dajesz, przecież to jest za małe. I tak było bardzo często. Ja
tak, już? No i odkładałam na kupkę. Okazywało się, że już nie da się w tym chodzić. Ten trzypak jest przepiękny. Zobaczcie tylko na te wzory. Oni mają takie wzory niepowtarzalne, że ja jestem w stanie z daleka rozpoznać, że są to ubranka z Nexta. Jakość genialna. To jest taki prążkowany materiał. To nie jest film sponsorowany. Jakby ktoś pytał, zamawiałam wszystko sama. Ale zobaczcie. No przepiękne. Także to jest to. Następna rzecz, widzę, że zamówiłam taką bluzeczkę. Ona będzie dobra, widzę. Tak. Może troszeczkę będzie za duża, ale to jest taka bluzeczka. Dalej mam leginsy. To też jest rozmiar 9-12 i to też na pewno będzie dobre, widzę. O ile nie za małe? Nie. Myślę, że będzie dobre. Bo takich właśnie leginsów nam brakuje i materiał też jest świetny. Następne to takie z misiami na kolanach. Zobaczcie, też bardzo fajne, takie już bardziej zimowe, ale do tego mam również fajny dresik. To będzie można zamiennie używać, bo tutaj do tego mam spodenki. Ten dresik mi się strasznie spodobał i on będzie za duży. On będzie za duży, więc pewnie musimy chwilkę z nim poczekać. Chociaż bluza nie. Ale te spodenki wydają mi się duże. Często jest tak, zauważyłam, że w tych kompletach dziecięcych, jak się kupuje, to właśnie góra jest ok, a spodnie są często jakieś takie worowate i duże. No bo zobaczcie, jakie one są. One są ogromne w stosunku do tej bluzy. A niestety nie da się kupić osobno, no bo to jest set. No ale okej. Przymierzymy, zobaczymy. To się da jakoś podwinąć, będzie głupio to chyba wyglądać, chociaż da się ewentualnie podwinąć, zobaczymy, będę kombinować, wszystko pomierzę, chociaż Micia ostatnio nie lubi za bardzo przebierania, także będę musiała tak, wiecie, na oko troszeczkę poprzymierzać. Następna rzecz, o Jezu, przepiękna jest ta sukienka, zobaczcie, taka sukienka, tutaj na dole jest sztruks, a tutaj jest taka bluzowata. Z tyłu zapinana na guziczki. No przepiękna. Do tego rajstopki. Będzie wyglądać bosko, ale też trochę duże. Nie wiem, albo mi się wydaje. Z sukienkami jest tak, że ja na przykład wolę dziewczynki chodzące w sukienkach niż takie, które raczkują, pełzają i tak dalej. Więc troszeczkę kupiłam też właśnie z myślą, jak już Micia będzie taka listopadowo-grudniowa. Myślę, że ona wtedy już będzie chodzić, bo ona już chodzi przy meblach, więc... A ona jeszcze nie ma 10 miesięcy, więc myślę, że ona bardzo szybko zacznie chodzić. Mogę się mylić, ale tak mi się wydaje. Także tą sukienkę wzięłam właśnie na te takie zimowe okresy. Do takich grubych rajstop będzie super wyglądać. I zobaczcie, taki miś z kapturem, z uszami. Jezu, jakie to miłe. Przepiękne. To będziemy nosić na spacerki. O, tutaj w środku, zobaczcie. Jeszcze jest taka piękna podszewka. Taka podszewka na zameczek. Tutaj są jeszcze kieszenie, jakby sobie młoda dama chciała schować coś. No to jest przepiękne. Przepiękne. I myślę, że będzie na ten rok i jeszcze na następny. Wzięłam skarpetki, wzięłam plainowe, takie zwykłe, dlatego że ja takie najbardziej lubię, najlepiej mi się sprawdzają. Ponieważ jak mamy taką koszulkę, no to jak już się na skarpetkach też coś dzieje, to mnie to już razi, więc ja wolę takie zwykłe. Te mi się bardzo spodobały, właśnie też pod względem zimy, żeby to nie były stopki, tylko takie, które się da troszeczkę wyżej założyć. I ja wzięłam rozmiar 1 do 2 lat. Specjalnie wzięłam takie większe, dlatego że ja nie cierpię, jak skarpetki się zsuwają i spadają. Teraz mamy wszystkie za małe, ja wszystkie wywalam, bo już się do niczego nie nadają. No i będziemy mieć cały zestaw. Tu jest ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem par. Tak, następny secik. O, coś takiego w unicorny, zobaczcie, mamy spodenki i taką bluzkę, widzę w ogóle, że zaszalałam, tych rzeczy jest naprawdę sporo, takie spodenki, taką bluzkę i to będzie rozmiarowo dobre, bo widzę, więc to możemy ubierać już. Dalej wzięłam taką bluzkę zwykłą do na przykład leginsów,
z długim rękawem, bo właśnie z długim nie mamy, ale materiał, wow, materiał jest świetny. Na razie wszystkie rzeczy mi się podobają i no, jestem pod wrażeniem jakości. Dalej wzięłam taki genialny zestaw, trzypak bodziaków. Zobaczcie na te wzory i kołnierzyk, no przepiękne to jest. I to też będzie na pewno dobry rozmiar. Tak, z takim delikatnym zapasem, ale widzę, że będzie ok. Tutaj mamy pierwszy wzór, drugi taki w kropeczki, też przepiękny i muchomorki. No boskie to jest, z tyłu guziczek, rewelacja. Tym sposobem micie mamy już za sobą, łyk herbaty i przechodzimy do Alexa. Dla Alexa wzięłam taką bluzkę z misiem. Przepiękna i taka milutka, zobaczcie, tego misia można sobie dotykać. I szukałam też w rozmiarze mici, ale niestety nie było małego, bo chciałam im kupić takie same. I dla Alexa ja tutaj już kupowałam większe rzeczy, czyli ja kupuję, nie wiem czy wszystkie, ale akurat to jest rozmiar 4 do 5 lat, czyli wzrost 110 cm. Alex nie ma 110, ale no tak jak Wam mówiłam, ja wolę większe. Także to jest to, czy nawet właśnie do leggingsów będzie fajnie wyglądać, albo właśnie na to bluza i żeby sobie dołem wystawała ta bluzka. Dalej wzięłam trzypak takich koszulek z długim rękawem. One są takie bluzowate, ale to jest taki cienki materiał, więc myślę, że będą idealne do przedszkola. Zwłaszcza, że no, Alex mi przynosi czasem dwa zestawy brudne po przedszkolu, więc ja tych rzeczy muszę mieć naprawdę sporo. I tak, tutaj mamy taką zwykłą niebieską, szarą, grafitową i tutaj beżyk. I ten również wzięłam w tym samym rozmiarze, czyli 4-5 lat, 110 cm. To jest taki trzypak. Następna rzecz to taki komplet dresowy. I tutaj mamy też ten sam rozmiar. Tutaj mamy takie spodenki. I do tego bluza z kapturem. Jak Misia ma skarpety, to Alexowi też musiałam wziąć, zwłaszcza, że też nam brakuje. Wzięłam taki pięciopak. Widzę, że brałam dużo takich setów, bo i piżamki tutaj dla Mici, też te bodziaki dla Alexa. No i tutaj znowu mamy bluzki z długim rękawem. I to są bluzeczki również 4-5 lat. Pierwszą mamy taką, druga taka. I trzecia taka. Akurat tutaj jestem pewna, że Alexowi te rzeczy się będą podobać. Alex teraz jest na takim etapie, że my przychodzimy razem do szafy, no i ja się go pytam, czy może być taka bluzka, czy mogą być takie spodnie, że na przykład to będzie fajnie ze sobą wyglądało, czy mu się podobają. On na przykład mówi nie, ja chcę tą bluzkę i tak dalej. Więc zaczyna się, że on już ma jakiś taki, wiecie, swój styl, on chce inne buty i tak dalej, także próbujemy się dotrzeć. On sobie tam, wiecie, wybiera powoli. I jeszcze jeden set. Widzę, że nie wzięłam mu piżamy z długim rękawem i z długimi nogawkami, a przydałaby mi się, ale to nic. Wzięłam mu jeszcze taki secik, czyli leginsy. Jezu, jakieś takie długie nogawki mi się wydają. Zobaczcie. Strasznie długie. I taka bluza czarna z kapturem. Także to jest to i to by było wszystko. Dajcie znać, czy lubicie takie hole. Ja w sumie już dawno nie nagrywałam takiego filmu siedzonego, gdzie Wam coś pokazuję. Często to było gdzieś przy vlogu i tak dalej, ale akurat tutaj było tych rzeczy na tyle dużo, że stwierdziłam, że to się nadaje do osobnego filmu. I tak, jestem bardzo zadowolona. Jestem ciekawa, czy Wy kupujecie w tym sklepie i jakie Wy macie swoje doświadczenia. Ja mogę Wam z ręką na sercu polecić te rzeczy, bo to nie jest moje pierwsze zamówienie, więc ja już te rzeczy prałam i wiem, jaka to jest jakość. Są piękne wzory, przepadniecie. Jedyne, za co mogę być odpowiedzialna, niestety, to za Wasze wydane pieniądze. No, ale będą to na pewno dobrze wydane pieniądze, bo te rzeczy są przepiękne, dobrej jakości. Także ja Wam polecam. Jedyne, co zauważyłam, to zawsze się opóźnia wysyłka, więc jeśli Wam zależy na jakimś komplecie, potrzebujecie na jakieś wyjście i tak dalej, to musicie takie półtora tygodnia wcześniej sobie zamówić, bo zazwyczaj to jest takie 5 dni roboczych, ale oni często wysyłają maila, że mają opóźnienie i ja już tak zauważyłam, że miałam tak dwa razy, że oni tą dostawę opóźniają, ale wybaczam. Ja się z Wami żegnam, pamiętajcie o łapce w górę, to jest dla mnie bardzo ważne, ponieważ wtedy YouTube tam, wiecie, liczy sobie te swoje algorytmy i pozycjonuje
mnie lepiej, pokazuję Wam moje filmy. Jeśli skomentujecie, to również będzie to dla Was i dla mnie dobre, ponieważ te filmy będą Wam się wyświetlać. Ja się z Wami żegnam, buziaki, do zobaczenia w kolejnym filmie, pa, pa!